Szanowni Państwo, nasi seniorzy, kochani mieszkańcy, miło mi Państwa widać na wykładzie Bemowskiej Akademii Seniorów w wydaniu zmienionym, czyli na YouTubie Dzielnicy Bemowo. W dniu dzisiejszym bardzo ciekawy temat, archeologiczne sekrety Mazowsza, które przedstawi Pan Adrian Pogorzelski. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwu, mimo sytuacji, która teraz panuje, że Państwo korzystają z naszych zmienionej formuły wykładów i że Państwo tydzień temu oglądali właśnie w tej formule propozycję. Zapraszam też również za tydzień, 16 kwietnia, w czwartek, będą wykłady o Wojciechu Młynarskim. Życzę miłego oglądania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry. Adrian Pogorzelski, przewodnik po Mazowszu, przewodnik mazowiecki. Dzisiejsza wyprawa to będzie właśnie taka wyprawa w odległą przeszłość, wyprawa zgoła subiektywna. Wybrałem kilka zagadnień związanych z historią Mazowsza, od pradziei właściwie po historię średniowiecza. Chciałbym Państwu kilka niezwykłych miejsc pokazać, kilka procesów właściwie na Mazowszu prześledzić od początku jakby obecności właściwie człowieka po czasy właściwie późnego średniowiecza. Natomiast w tej naszej wyprawie przewędrujemy w kilka różnych miejsc. Będziemy między innymi śledzili najstarsze odkryte w obszarze dzisiejszego województwa mazowieckiego ślady chrystianizacji ziem polskich po Debłociu. Odkryte tam tabliczki w latach 80. stanowią jakby o pewnej sensacji. Są starsze aniżeli chrzest właściwie dworu Mieszka I co najmniej 100 lat, ale będziemy też nawiązywali do pewnych tradycji, które wiążą się absolutnie z okresem przesilenia wiosennego, a właściwie równonocy wiosennej, dlatego że pojęcia przesilenia wiosennego nie możemy używać, ale równonoc wiosenna i wyjątkowe miejsce, jakim jest miejscowość Głupianka, dokładnie uroczysko Joście, w miejscowości Głupianka, gdzie co najmniej od średniowiecza mamy wciąż żywy, a właściwie wciąż żywą tradycję, która w okresie równonocy wiosennej jakby obligowała mieszkańców do noszenia jadła na głaz narzutowy, który kiedyś był najpewniej rodzajem ofiarnego ołtarza. Tego głazu dzisiaj nie ma, uroczysko zostało, został fragment tego głazu, natomiast to jest absolutnie miejsce, które wiąże się bezpośrednio z okresem, w którym w tej chwili jesteśmy, z okresem okolic świąt Wielkiej Nocy. Natomiast ja może zacznę od pojęcia tego Mazowsza, po którym będziemy się dzisiaj poruszali. Szanowni Państwo, oczywiście dzisiejsze województwo mazowieckie jest zgoła odmienne, jeżeli chodzi o kształty od historycznego księstwa mazowieckiego. Chociażby ziemi czersko-warszawskiej, ziemi liwskiej, ale księstwo mazowieckie i dzisiejsze województwo mazowieckie nie zawsze pokrywają nam się, jeżeli chodzi o pojęcie mapy. Będziemy momentami wybiegali do historycznej Małopolski. Natomiast ruszajmy w takim razie w drogę. Pierwszy slajd to oczywiście z tło, na którym możemy zobaczyć Zamek Czerski. Zamek, w miejscu którego wcześniej znajdował się gród drewnianoziemny. Tam zajrzymy, żeby chociażby spróbować wyjaśnić historię herbu księstwa mazowieckiego, herbu, w którym możemy zobaczyć wywernę, możemy zobaczyć smoka. Element, który w odniesieniu do kultury europejskiej najczęściej kojarzony jest z czymś złym. Smok, chociażby w ikonografii chrześcijańskiej, jest zawsze ucieleśnieniem zdecydowanie zła, szatana. Natomiast mamy smoka, który przez wieki powiewał jako smok chociażby na sztandarach, na jakach noszonych na zbrojach wśród rycerstwa mazowieckiego. Tak było do 1526 roku, do momentu inkorporacji Mazowsza do korony, ale pamiętajmy o tym, że ten smok wciąż jest czasami widoczny w herbach niektórych powiatów województwa mazowieckiego. Natomiast może w kilku słowach na temat tego, czym jest archeologia. Jakby odkrycia archeologiczne kojarzą się wprost z jakimiś sensacyjnymi, spektakularnymi odkryciami. Kojarzą się wprost z ikoną popkultury, jakim stał się Indiana Jones z pewnością. Natomiast archeologia, jeżeli chodzi o kwestię nauki, która zaczęła rodzić się w przestrzeni XVIII i rozwijać przez cały XIX i XX wiek, jest zgoła odmienna. To jest przede wszystkim bardzo żmudna praca na stanowiskach archeologicznych. Schodzenie
warstwa po warstwie w trakcie prac prowadzonych bezpośrednio na stanowisku, dokumentowanie każdego znaleziska i na tym slajdzie możemy zobaczyć pewien przekrój właściwie warstw archeologicznych w odniesieniu do samej Warszawy, do miasta stołecznego Warszawy. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane bezpośrednio na Placu Zamkowym. I to jest pewna historia Warszawy, która jest zaklęta w tych kolejnych warstwach. W wielkim uogólnieniu, szanowni państwo, możemy zobaczyć tutaj różnego rodzaju kolory. I tak zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Te najstarsze ślady obecności człowieka na terenie Warszawy, one znajdują się bliżej tego żółtego piasku, który nazywamy calcem. Tam moglibyśmy znaleźć ślady chociażby po obecności łowców reniferów, czy ewentualnie po pierwszych kulturach rolniczych, pasterskich, które pojawiły się na Mazowszu. Natomiast odpowiednio wydarzenia związane chociażby z wiekiem XX, z wydarzeniami II wojny światowej, powinny znajdować się bezpośrednio pod brukiem na samej górze. To jest właściwie historia miasta, która jest zapisana w bardzo ciekawym, trudnym czasami do odczytania układzie stratygraficznym, ale właściwie my czytamy w dużej mierze z tych warstw stratygraficznych. Podejmujemy z nich zabytki, które właściwie segregowane są w pewnej typologii, dlatego że pamiętajmy o tym, że w XXI wieku zmienia się moda, która wyznacza nam pewien horyzont jakby, w którym żyjemy. Moda, która nam towarzyszy, jeżeli spojrzymy na zdjęcia z lat 90. wyglądamy zupełnie odmiennie, jeżeli spojrzymy na zdjęcia z lat 80. wyglądamy jeszcze inaczej. Natomiast pamiętajmy o tym, że człowiek jest niezmienny w swoim kształcie. Zawsze pragnął podążać za pewną ideą mody, za pewnymi nowinkami, które się pojawiały. I te wyznaczniki powodują, że jesteśmy w stanie absolutnie oszacować na podstawie chociażby fragmentów ceramiki, z jakiego okresu one dokładnie pochodzą. Czy one pochodzą sprzed 5000 lat i wiążą się z kulturą pucharów lejkowatych, czy właściwie pochodzą z wieku XVIII i wiążą się z historią już zupełnie nowożytną Warszawy albo jakiegokolwiek innego miejsca na Mazowszu. Natomiast jeżeli jakby możemy cokolwiek powiedzieć, mamy w takich warstwach kulturowych szereg zabytków. Podstawowym zabytkiem jest zawsze ceramika. Najbardziej popularny właściwie, użyłbym określenia śmieć, który towarzyszy ludziom. Dzisiaj jest to oczywiście plastik, kiedyś to była ceramika. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy szereg zabytków, oczywiście najstarszych, to oczywiście krzemienne zabytki. I o tych krzemieniach sobie też troszeczkę szerzej dzisiaj opowiemy, natomiast zdarzają się zabytki organiczne, jeżeli mamy warunki beztlenowe. Ja miałem przyjemność przez właściwie kilka miesięcy pracować chociażby w Warszawie, w słynnej latrynie, która była odkryta na rynku Starego Miasta, czy przy rynku Starego Miasta, kiedy prowadzono badania archeologiczne pod dzisiejszym ciągiem kamienic, które stanowią właściwie o Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Tam udało się w trakcie badań prowadzonych, kierowanych przez pana Roberta Ryszarda Cendrowskiego odnaleźć chociażby latrynę. W tej latrynie wody gruntowe cały czas się zbierały, natomiast cuda tam przetrwały, dlatego że zarówno drewno, jak i właśnie materiały organiczne, jak na przykład chociażby skóra, przetrwały do dzisiejszych czasów. To daje nam pewne wyobrażenie o tym, jak poszczególne elementy składające się chociażby na ubiór mieszczanina zmieniały się, ale taka latryna okazała się być bardzo cenna, jeżeli chodzi o pozyskanie materiałów organicznych, takich jak chociażby szczątki kostne zwierząt, czy na przykład ości ryb, które odpowiednio przez archeoichtiologów, archeozoologów są badane później i pozwalają nam zobrazować dietę, która zmieniała się, ale były odnajdywane w końcu w zawartości tej latryny pestki, na przykład owoców, które były przez mieszkańców Warszawy jeszcze w czasach księstwa mazowieckiego zjadane, a potem do tej latryny zwyczajnie trafiały. No, niezwykłe skarby, ale w warunkach, w których mamy właśnie ograniczony dostęp tlenu przede wszystkim, który powoduje proces utleniania, rozkładu, zdarza się, że takie zabytki zostają odnalezione. A co jest dość istotne, część z tych zabytków możemy dodatkowo metodą radiowęglową, metodą rozpadu izotopu węgla C14 datować, określając dokładnie wiek, w którym zostały one wykonane. Czasami zdarzają się zabytki drewniane, które możemy datować metodą dendrochronologiczną, która jest w stanie nam określić nawet w przybliżeniu miesiąc, w którym drzewo zostało ścięte i rok. Natomiast archeologia to przede wszystkim żmudna praca i to jest, co jest najistotniejsze. Pamiętajmy o tym, że całą tą historię właściwie Mazowsza w oparciu o dziedzictwo archeologiczne jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie tej żmudnej pracy, a przede wszystkim na podstawie dokładnej planigrafii, czyli właściwie nanoszenia wszystkich zabytków. Archeolog czasami musi być niczym detektyw, musi właściwie te wszystkie przedmioty, które zostały na stanowisku odnalezione, połączyć w pewną całość, odczytać z szeptów, które mówią te przedmioty, potencjalnie historię, która w danym miejscu się wydarzyła. Czasami groty strzał mogą stanowić tak naprawdę o śladzie
po najeździe brutalnym, jeżeli do tego znajdziemy jeszcze przedmioty, czy właśnie konstrukcje drewniane, które zostały spalone, natychmiast nasuwa się właściwie najazd, który w danym miejscu miał miejsce, ale to jest wszystko czytanie tak naprawdę i pewna, ja bym powiedział, że pewna archeologia też, która jakby opiera się o wyobraźnię, o łączenie źródeł pisanych, znalezisk i pewnej dawki wyobraźni. Natomiast, szanowni państwo, chciałbym w kilku słowach tak chronologicznie przemknąć przez to Mazowsze. Miejsce, które dzisiaj absolutnie zachwyca, budzi się przyroda, to bagno Całowanie, położone zaledwie 30 km od Warszawy, a dokładnie Mazowiecki Park Krajobrazowy i pasmo bagien, które ciągnie się praktycznie od Karczewa aż do miejscowości Osiec. Obie miejscowości mają bardzo długą historycznie średniowieczną metrykę. Natomiast pasmo bagien jakby usiane jest pojedynczymi wydmami. One stanowią tak naprawdę o rodzaju wysp, które pośrodku tych bagien się znajdują i tam możemy znaleźć najstarsze ślady obecności człowieka na Mazowszu. Owszem, człowiek na pewno pojawił się tutaj w paleolicie, natomiast działanie lodowców spowodowało, że w obszarze Mazowsza przylegającego bezpośrednio do Warszawy takich śladów właściwie z paleolitu nie jesteśmy w stanie odnaleźć. W okolicach chociażby Zwolenia udało się odnaleźć ślady po polowaniach chociażby na nosorożce włochate, natomiast absolutnie okolice, czy właściwie jądro województwa mazowieckiego, okolice Warszawy to przede wszystkim wydma Pękatka. Ta wydma nazwę bierze swoją od rzekomych wydarzeń, które tam miały miejsce w roku 1863, kiedy to oddział powstańców miał być zaatakowany przez przeważające siły rosyjskie. Pękł, czyli został właściwie pokonany, stąd jakby mieszkańcy miejscowości Całowanie i miejscowości Podbiel nazywają to miejsce Pękatką. Swoją drogą to bagno podobno jest najbardziej romantycznym bagnem w Polsce ze względu na nazwę Całowanie. Etymologia nie jest do końca znana nazwy miejscowości Całowanie. Miejscowość Podbiel, bo to jest drugi kraniec tego bagna, z perspektywy którego możemy na Pękatkę dojść, bierze swoją nazwę od Biela. Bieli, czyli nazwy staropolskiej bagna. A dlaczego akurat biel to bagno w języku staropolskim? Na tym slajdzie jest to nawet dobrze widoczne, slajd zrobiony o poranku na bagnie Całowanie, gdzie widzimy kładące się białe mgły, stąd jakby dawniej bagno nazywano Bielą. Biel, Bielą, są pewne odmiany. Natomiast to bagno, szanowni państwo, ono jest miejscem absolutnie niezwykłym. Dzisiaj w dużej mierze zmeliorowane. Niemniej jednak kiedyś obszar podmokły, takie bagna, właściwie torfowisko, które ma tutaj mięższość prawie 4,5 metrów, powstawało przez tysiące lat. Wyobraźmy sobie, że 1 mm torfu to jest około 100 lat powstawania tego milimetra torfu. Natomiast co na tym bagnie, a właściwie na wydmie Pękatce odnaleziono? Wszystkim odnaleziono świadectwa po tak zwanej kulturze świderskiej. W uogólnieniu mówimy, że to byli łowcy reniferów. Natomiast po nich mamy ślady widoczne w obszarze całego Mazowsza. Wybierali zawsze te miejsca, które były suche, więc były to piaszczyste wydmy, na których budowali najprawdopodobniej półziemianki. Wiele wskazuje na to, że ci łowcy reniferów pojawiali się na Mazowszu, wędrując za stadami reniferów w okresie zimy. Budowali półziemianki, w tych półziemiankach spędzali zimę, wykonując chociażby bardzo precyzyjne narzędzia mikrolityczne, które stanowiły tak naprawdę o narzędziach do polowań, jak chociażby zbrojniki, którymi na pewno uzbrajano chociażby strzały. Oczywiście zbrojniki wykonane z krzemienia. O tym krzemieniu sobie za chwilę szerzej opowiemy, jaki to był rodzaj krzemienia. Natomiast to są czasami różnego rodzaju skrobacze, które służyły absolutnie do oprawiania skór. Natomiast łowcy reniferów, oni pojawili się jakieś 11 tysięcy lat temu. Właściwie możemy powiedzieć nawet 12 tysięcy lat temu na Mazowszu i wiążą się tak naprawdę z kulturą, która jest absolutnie kulturą zupełnie wolną. To byli ludzie, którzy byli zupełnie właściwie uwarunkowani od przyrody. Ssakiem, który wtedy występował na Mazowszu dość licznie w okresie chociażby zimowym, były na pewno renifery. One tu wyraźnie wydaje się, że w okresie zimowym przychodzą na południe, kiedy przychodzi wiosna i lato, wędrują dalej na północ, za nimi podążają ludzie. I ludzie, którzy od tej przyrody byli zupełnie uzależnieni. Z jednej strony polowania na renifery, z drugiej strony na pewno jadalne rośliny, czy to kłącza, czy to owoce, które zbierali.
Odziewali się głównie w skóry tych reniferów, więc tkactwo w ogóle, jakakolwiek hodowla roślin nie było oczywiście w tym czasie znana. Natomiast możemy pewne zjawiska zauważyć, które są typowe dla człowieka w XXI wieku, bo chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że chociażby na tej rycinie przedstawione narzędzia krzemienne, czy chociażby na tej fotografii taki odłupek krzemienny, który udało mi się sfotografować na wydmie Pękaca, on jest wykonany z krzemienia, który nie jest krzemieniem rodzimym, tylko jest krzemieniem czekoladowym, występującym w paśmie właściwie Przedgórza Świętokrzyskiego w okolicach dzisiejszej miejscowości Wierzbica, czy chociażby Orońsko. Wyobraźmy sobie, że ten krzemień, który był krzemieniem polodowcowym, którego było mnóstwo wokół Pękatki, którego jest mnóstwo na terenie całego Mazowsza, był krzemieniem, który był nieprzewidywalny w obróbce. On pękał, nie był dobry do wykonywania narzędzi, dlatego ludzie już w schyłkowym paleolicie, w mezolicie wędrowali daleko w kierunku południowym, żeby pozyskiwać ten materiał, który jest najlepszy do wykonywania narzędzi. My też wędrujemy nierzadko, żeby szukać tych materiałów, które są najlepsze dla nas. Natomiast na ten proces wędrówki chciałbym zwrócić uwagę, dlatego że kwestia poszukiwania dobrego materiału, kwestia wymiany handlowej jest absolutnie tak stara, jak stara jest historia w ogóle człowieka na Ziemi. Ci ludzie, wydawałoby się, że tak naprawdę żyli w warunkach prymitywnych, natomiast my o ich kulturze duchowej nie wiemy zbyt wiele. To, co zostało właśnie po kulturze materialnej, to najczęściej te narzędzia krzemienne. Możemy powiedzieć, że krzemień czekoladowy chociażby był stalą epoki schyłkowego paleolitu czy mezolitu. Natomiast rzeczą ciekawą na pewno będzie, że na podstawie pewnych badań etnoarcheologicznych prowadzonych chociażby w XIX wieku wśród, może nie tyle łowców, co bardziej hodowców reniferów, możemy wnioskować, że do zapewnienia pożywienia dla rodziny ci łowcy potrzebowali kilku godzin tak naprawdę, żeby zdobyć odpowiednią ilość mięsa. Zwróćmy uwagę na to, że wybierali miejsca, które otoczone były wodą, miejsca, które były suche, czyli właśnie tam można było rzeczywiście bezpiecznie wykopać taką półziemiankę, ale dlaczego blisko wody? Powody były dwa, z jednej strony, a co najmniej trzy nawet. Z jednej strony woda dawała możliwość pojenia, z drugiej strony woda była, i to właśnie podmokłości, chociażby bagno całowanie, była taką pradziejową lodówką. Po upolowaniu takiej tuszy renifera, ona była wkładana na pewno do wody, żeby uchronić ją przed procesem właściwie rozkładu, ale przede wszystkim przed na pewno potencjalnie, dzisiaj powiedzielibyśmy robactwem, ale przez insektami, które mogłyby taką tuszę atakować, infekować. Więc pradziejowe lodówki, które były bardzo blisko, czyli te wszystkie niecki, gdzie występowała woda, gdzie właściwie woda występowała jeszcze przed wielką melioracją tego bagna całowanie. A kolejną rzeczą, pamiętajmy o tym, że woda dawała też pewien dystans. Ona stanowiła tak naprawdę o tym, że taka wydma była niczym wyspa, niczym właściwie wyspa otoczona wielką fosą, do której trudno było się przedostać, jeżeli ktoś miałby złe zamierzenia. Więc z różnych powodów kultura absolutnie fascynująca. Możemy w pewnych analogiach do przede wszystkim obszarów Europy Zachodniej zakładać, że kult wielkiej bogini matki, kult zwierząt również, od których ci ludzie byli uzależnieni, dominował absolutnie w tej społeczności. Wiele może wskazywać tak naprawdę na to, że używano chociażby instrumentów, które na co dzień umilały, a może stanowiły też o rodzaju elementów składających się na ówczesną religię, wierzenia. Wydaje się, że kościane instrumenty były używane. Natomiast z obszarów Mazowsza właściwie nie mamy zachowanych pochówków, natomiast na to wpływ ma przede wszystkim jakby kwestia odległości w czasie. Cofamy się o prawie 12-13 tysięcy lat wstecz i procesy zwyczajnie rozkładu materiałów organicznych, one miały największy wpływ, wydaje się, że na brak zachowanych chociażby zespołów, które świadczyłyby o cmentarzyskach, o pochówku. Natomiast tych stanowisk mamy mnóstwo. Kultura świderska swoją nazwę bierze przede wszystkim od miejscowości Świdry Wielkie, położonej właściwie u ujścia rzeki Świder do Wisły, bo na tym stanowisku, a właściwie to stanowisko jako jedno z pierwszych było odkryte, pamiętajmy o tym, że dawna archeologia to były przede wszystkim w przestrzeni XIX, początku XX wieku takie wycieczki, które pasjonaci archeologii, ojcowie archeologii urządzali sobie z perspektywy Warszawy. I co jest rzeczą bardzo ważną, penetrowano te tereny, które były położone najczęściej blisko linii kolejowych, stąd jakby ta kultura świderska odkryta jest w XIX wieku, w przestrzeni XX wieku intensywnie badana, ale w odniesieniu do tych początków archeologii to było takie dobre miejsce, chociażby Świdry Wielkie, z perspektywy stacji Otwock, uzdrowiskowe, bo tak dawniej mówiono na stację w Otwocku.
Można było ruszyć na takie peregrynacje w poszukiwaniu na tych wydmach właśnie mikrolitycznych narzędzi. Tak jak wspomniałem, narzędzia różnego rodzaju, część z nich na pewno to są groty strzał, natomiast łowcy reniferów używali na pewno specjalnych miotaczy, które służyły do polowania na renifery, więc na pewno znali łuk, na pewno znali specjalny miotacz. Rodzaje takich, powiedziałem, że włóczni, które były w kierunku stad zwierząt miotane, były zakończone bardzo często kościanymi grotami. Taki właściwie kościany grot harpunu został wyłowiony przed laty w miejscowości Trzcianka w powiecie garwolińskim nad rzeką Wilgą. Jest to właściwie sam w sobie unikalny zabytek, którego kopia jest, a właściwie była eksponowana na stanowisku, na wystawie archeologicznej, w Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Dzisiaj właściwie ta wystawa przez pewną rewitalizację jest zamknięta, ale na pewno te zabytki związane z kulturą łowców reniferów będziemy mogli zobaczyć ponownie w momencie, kiedy muzeum będzie otwarte. To oczywiście widok jakby współczesny stada reniferów w obszarze Laponii, w regionie Laponia w Finlandii. Natomiast poroże na pewno, czy kości stanowiły tak naprawdę o materiale na narzędzia, na instrumenty skóry służyły do na pewno tworzenia odzieży od butów tak naprawdę, przez czapy, przez różnego rodzaju bukłaki, torby, które służyły do przenoszenia najbardziej potrzebnych przedmiotów. Natomiast zdjęcia absolutnie wykonane współcześnie, odnoszące się właściwie do wyglądu renów. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy w odniesieniu do reniferów. One w pewnym momencie z Mazowsza znikły, tak samo znikli łowcy reniferów. Powód był jeden, zmieniał się klimat. Jeżeli mówimy o łowcach reniferów i pękatce, musimy wyobrazić sobie klimat tundrowy na Mazowszu w epoce schyłkowego paleolitu w mezolicie. Natomiast ten klimat gdzieś w przestrzeni 7-8 tysiąclecia przed naszą erą zaczął zmieniać się, zaczął się właściwie ten klimat zbliżać do tego, w którym obecnie żyjemy. Chociaż pamiętajmy o tym, że ten klimat to jest pewnego rodzaju sinusoida, która cały czas się zmienia. Niemniej jednak brak reniferów dzisiaj, odejście łowców reniferów było powodowane zmianami klimatycznymi, co jest dość ciekawe. Rosyjscy archeolodzy odkryli chociażby na tak zwanej wyspie Jeleni nad jeziorem Onega takie stanowisko, które kojarzone jest z łowcami reniferów z kulturą świderską przez porównanie zestawu narzędzi, które były przez nich używane. I w Karelii odkryte stanowisko, które czasami jest utożsamiane właśnie z tymi łowcami, którzy poszli dalej na północ, na Mazowsze już nie wrócili, jest o tyle ciekawe, że na tej wyspie Jeleni odkryto cmentarzysko, gdzie przede wszystkim głowy skierowane są w kierunku południowym, południowo-wschodnim, w kierunku właśnie Mazowsza, w kierunku Świdrów Wielkich Pękatki, czyli możemy przejąć w kierunku tej być może takiej mitycznej wręcz ojczyzny dla łowców reniferów, ale to jest oczywiście hipoteza. Szanowni Państwo, tak wygląda dzisiaj Pękatka, ona jest dzisiaj w dużej mierze zniwelowana przez nielegalne wybieranie piachu. Jest przekształcona, miejsce jest to na pewno godne odwiedzenia w momencie, kiedy wszelkie obostrzenia zostaną zniesione, dlatego że tu możemy przede wszystkim dotknąć tej niezwykłej przyrody bagna całowanie. Ponad 60 gatunków chronionych ptaków, ale to zupełnie inna jest historia. Natomiast czasem zdarza się, że kiedy idziemy po tej pękatce, pod nogami nagle pojawi nam się najzwyczajniej krzemienny zabytek. Pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy go w żaden sposób ze sobą zabierać, ale uważnie możemy penetrować to miejsce w ramach takiej archeologii wyobraźni, jeżeli takiego określenia mogę użyć. Szanowni Państwo, zmiany klimatyczne, ale przede wszystkim rewolucja neolityczna, która dociera na obszar Mazowsza z perspektywy przede wszystkim obszarów Azji Mniejszej, z perspektywy południa. Ten slajd jest o tyle ciekawy, że reprezentuje tak zwaną flaszę z kryzą związaną z kulturą archeologiczną, która nazywana jest kulturą pucharów lejkowatych. Pod tą nazwą kryją się kultury pierwszych rolników, którzy pojawili się na Mazowszu, pierwszych pasterzy, ale kultury, które zaczęły prowadzić osiadły tryb życia. Ja nie mogę tutaj z Państwem przeprowadzić dyskusji niestety, przynajmniej na tym etapie, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta flasza z kryzą jest niezwykle ciekawym zabytkiem, który natychmiast nasuwa, jeśli szukamy porównania ze światem przyrody, skojarzenie z główką maku. Wielu dzisiaj archeologów, etnoarcheologów uważa, że właściwie flasza z kryzą
jest na przykład takim pradziejowym świadectwem po zażywaniu opium, po najzwyczajniej w świecie pojemniczku, w którym opium było trzymane, które służyło najprawdopodobniej do kontaktów z zaświatami, być może ze światem również bogów. Natomiast na myśl nasuwa się odwrócona główka makówki. Natomiast rewolucja neolityczna, ona wiąże się właściwie ze zjawiskiem pojawienia się rolnictwa, ze zjawiskiem przede wszystkim pojawienia się zwierząt udomowionych. Pamiętajmy o tym, że pojawia się absolutnie udomowiony w przestrzeni mniej więcej 4. tysiąclecia przed naszą erą. Pojawia się udomowiony, chociażby udomowiona krowa, udomowiona świnia, udomowiony wilk, który staje się psem, towarzyszem człowieka. Pojawia się koń, który tak mówiąc najogólniej, jest prawdopodobnie przyczynkiem, dla którego cała ta kultura, która kiedyś była nazywana też bardzo często kulturą toporów bojowych, ma pewien jakby taki zunifikowany charakter na obszarze całej Europy. Natomiast z tą kulturą wiąże się szereg niezwykłych zjawisk, przede wszystkim powstają pierwsze osady. Nie tak dawno na Mazowszu badana była przez zespół archeologów z Państwowego Muzeum Archeologicznego osada położona na południowo-wschodnim Mazowszu, właśnie na południowo-wschodnich krańcach dzisiejszego województwa mazowieckiego, bo w odniesieniu do czasów historycznych to byłaby Małopolska historyczna. Natomiast mówimy o pradziejach, absolutnie. Natomiast tam odnaleziono osadę w miejscowości Kownacica, właściwie między miejscowościami Sobolew i Kownacica. Natomiast mamy szereg śladów, mamy cmentarzysko, na przykład grobów skrzynkowych w miejscowości Rębków, parcele związane z, może z, w takim uogólnieniu przede wszystkim z kulturą amforkulistych, z kulturą pasterską. Natomiast mamy w końcu niezwykłe znalezisko z miejscowości Rybno, koło Sochaczewa. Grób w typie kujawskim, często mówimy, że to jest grób, który nazywany jest w takim uogólnieniu polską piramidą. Ja tak specjalnie przeskoczyłem przez ten slajd, dlatego że tu mamy piramidę w Sakarze, piramidę Djosera, przy którym zresztą polscy archeolodzy również pracują. Grób, który przez nałożenie kolejnych mastab stał się pierwowzorem dla piramidy. Natomiast grobowce w typie kujawskim, jak sama nazwa wskazuje, one przede wszystkim są obserwowane na terenie Kujaw. Natomiast w Rybnie koło Sochaczewa mamy taki wyjątkowy przykład właśnie grobowca megalitycznego, grobowca kujawskiego w typie kujawskim. I to jest właściwie zjawisko typowe dla kultury pucharów lejkowatych. Zwróćmy uwagę na ten fotografię, która obrazuje sam grobowiec. On ma taki kształt trapezoidalny. Obstawa kamieni, które czasami mają po... To nie jest akurat oczywiście grobowiec z Rybna. On został przebadany przez archeologów w okresie międzywojennym, w latach 30. przez zespół archeologów z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Natomiast tu mamy chyba stanowisko w Wietrzychowicach, gdzie mamy zrekonstruowane groby megalityczne, ale o tym grobowcu z Rybna na przykładzie tej fotografii chciałbym właśnie opowiedzieć. Przede wszystkim głazy, które mają czasami po kilka ton, które na pewnie specjalnych rolkach były transportowane do miejsca, gdzie taki grobowiec powstawał, ale pewna wspólna idea, która ma rzeczywiście analogię do odległych piramid w obszarze Doliny Nilu. Podobny okres powstania, wbrew pozorom, jak mastaby pierwsze w Egipcie, bo to jest przestrzeń między, właściwie druga połowa 4. tysiąclecia przed naszą erą. Natomiast co jest rzeczą bardzo ciekawą, charakter tego grobowca to nie był tylko grób. Tak jak piramida nie była tylko grobem, tak grobowce w typie kujawskim nie były wyłącznie grobami, ale one prawdopodobnie były pewną manifestacją statusu lokalnej grupy rolników i pasterzy. Oni najprawdopodobniej budowali, są pewne przesłanki, te grobowce na granicy swoich, zasięgu swojego terytorium dla pokazania tak naprawdę statusu tej grupy, że ona ma taką siłą sprawczą, żeby taki grobowiec wybudować komuś, kto pewnie pełni funkcję ówczesnego wodza, możemy powiedzieć, nie wiem, księcia, wodza. Natomiast musimy mieć jakby świadomość tego, że te groby są też bardzo charakterystycznie orientowane. To jest dosyć ciekawe. Jeżeli spojrzymy na fotografię, która pokazuje nam ten zrekonstruowany grobowiec, mamy pewną przerwę od czoła pomiędzy kamieniami, która na podstawie badań archeologicznych wyraźnie była miejscem, gdzie pierwotnie w trakcie budowy tego grobowca umieszczano taką niszę właściwie drewnianą. Na myśl natychmiast nasuwa się miejsce, gdzie prawdopodobnie zmarłym
były składane ofiary, które miały być wykorzystywane przez nich w tym drugim życiu, w życiu w zaświatach. Najprawdopodobniej taką funkcję rodzaju takiej kaplicy właściwie ofiarnej stanowiła drewniana konstrukcja, która oczywiście nie zachowała się do XX czy do XXI wieku, ale której ślady chociażby w postaci słupów były w trakcie badań archeologicznych prowadzonych zarówno przed wojną, jak i obecnie odnalezione. Natomiast grób z Rybna jest takim wyjątkowym grobem, dlatego rzeczywiście skupisko mamy chociażby na Kujawach, na Wyżynie Sandomierskiej, tych megalitów, na Mazowszu jest ich mało, natomiast to jest wynikiem jakby charakterystyki Mazowsza, które było mało atrakcyjne dla pierwszych rolników ze względu na przede wszystkim specyfikę gleb. Natomiast na Rycinie, którą mogą Państwo zobaczyć, możemy zobaczyć typowe dla tej kultury siekierki, które były odkrywane chociażby na terenie miasta stołecznego Warszawy, które są świadectwem właściwie tych kultur neolitycznych na obszarze Warszawy. Siekiery, które wtedy się upowszechniają, natomiast wiąże się to przede wszystkim z budowaniem pierwszych, już nawet nie obozowisk, to właściwie osad, powstają długie domy. I co jest ciekawe, ten grobowiec megalityczny, chociażby z Rybna, jak i wszystkie grobowce megalityczne, one miały też pewien charakter, który prawdopodobnie kształtem nawiązywał do tak zwanych długich domów epoki neolitu, więc ten grób był w pewnym sensie schronieniem, miejscem zamieszkania duszy zmarłego. To jest bardzo ciekawa analogia do kształtów domów i do kształtów grobowców. Natomiast mamy dość precyzyjnie wykonywane narzędzia. Pamiętajmy o tym, że w tym czasie funkcjonują wielkie kopalnie, a właściwie niezwykłe kopalnie w Krzemionkach Opatowskich. W tym czasie funkcjonują kopalnie krzemienia czekoladowego, chociażby wciąż w okolicach Orońska czy Wierzbicy. Natomiast siekiera jest potrzebna do karczowania lasów, potrzebna jest do budowy tych długich domów. Obok siekiery pojawia się z bardzo charakterystycznym otworem topór bojowy, bo wyodrębnia się tak naprawdę grupa wojowników, ja bym powiedział, że wojów, mężczyzn, którzy bronią swoich terytorium, które zajęte są przez grupy rolników albo bronią swoich stad, stąd jakby ten topór bojowy, który się pojawia jako rodzaj broni. I często mówimy, szanowni państwo, że na przykład jest, nie wiem, stanowisk Rębków Parcele, Kownacica w odniesieniu do Mazowsza czy Rybno. Mówimy o wielkiej rewolucji, która wtedy wydarzyła się. Nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię pojawienia się rolników czy pasterzy, ale mówimy często o tym, że to jest ten moment, w którym następuje pewne przewartościowanie kulturowe, że zaczyna wyodrębniać się patriarchat na rzecz właściwie wcześniej dominującego w kulturach łowców, myśliwych, matriarchatu właściwie wyrażonego w kulcie wielkiej bogini matki. Ja zawsze mówię, że ten patriarchat jest taki bardzo pozorny, ale część badaczy uważa, że na przykład chociażby odkrywane na stanowiskach neolitycznych bardzo charakterystyczne puchary lejkowate służyły na przykład do intencjonalnego spożycia miodu pitnego, a właściwie pierwszego alkoholu, który mógł być w takich grupach mężczyzn, wojowników spożywane. To jest czas, kiedy w końcu, jeżeli spojrzymy chociażby na tą Rycinę obrazującą nam znaleziska, pojawiła się ceramika, co jest rzeczą też bardzo, bardzo istotną. Mówimy o ceramice, która staje się przyczynkiem do późniejszej metalurgii. Natomiast skoro mówimy o metalurgii, szanowni państwo, w obszarze całej Warszawy, przede wszystkim obszarze prawobrzeżnej Warszawy, która była lepiej zbadana ze względu na jakby przede wszystkim możliwość obserwowania w latach 50., 60. przez archeologów obszarów, które były zabudowywane, mamy cały zespół stanowisk związanych z kulturą trzcińską, z kulturą łużycką. Ja nawiążę chociażby do kultury łużyckiej, do wielkiego cmentarzyska, które było odnalezione opodal Wisły w miejscowości Kochów w gminie Maciejowice, gdzie właściwie w trakcie badań archeologicznych kilkaset grobów było odnalezione. Natomiast przeskoczę jeszcze na chwileczkę do slajdu neolitycznego. Łowcy, myśliwi, później właściwie pierwsi rolnicy chowają swoich zmarłych w grobach szkieletowych. Składają im wyposażenie, które ma służyć im w zaświatach. Na przykład bardzo ciekawy był obyczaj obserwowany w kulturze amforkulisty, gdzie wręcz zwłoki, na przykład na cmentarzysku Rębków Parcele, taki możemy przykład grobu w województwie mazowieckim podać, właściwie w sposób wyraźnie widoczny były układanie w pozycji skurczonej zmarłego, co nasuwa pewne skojarzenie z tak zwaną pozycją embrionalną. Te kultury pierwszych rolników, wydaje się, że w takiej pozycji czasami pierwszych pasterzy chowały swoich zmarłych w związku z rozwojem kultu agrarnego, z pewnym być może przełożeniem obserwowania świata przyrody
na świat najzwyczajniej obrządku, chociażby pogrzebowego, ale świat rytuałów, które porządkowały jakby życie ludzi. Ale wszystko wiąże się z tak zwanym kultem odradzania się przyrody, kultem, który nazywany jest powszechnie kultem agrarnym. Natomiast wydaje się, że to jest jeden z powodów, dla którego składano właśnie skulone ciała do grobów, czyli nawiązanie do pewnej idei, że człowiek pewnie z tej matki ziemi ponownie narodzi się. Zupełnie odmiennie było w epoce brązu, kiedy ten brąz gdzieś z południa dotarł do nas. To jest jeden z zabytków odkrytych na stanowisku właśnie w miejscowości Kochów, a tym przedmiotem jest absolutnie urna. Z boku widać fragment tylko i wyłącznie takiego niewielkiego naczynka po prawej stronie, który jest przystawką do tej urny. Natomiast stanowisko w Kochowie jest stanowiskiem z epoki brązu, z początku epoki żelaza, jednym z największych, najbardziej bogatych cmentarzysk na obszarze dzisiejszego województwa mazowieckiego, z czego wynikało bogactwo tej grupy, a bogactwo reprezentowane było w grobach przez z jednej strony no, wysokiej jakości ceramikę, z drugiej strony pojawiające się zabytki brązowe, ale również zabytki żelazne, które były w pewnym okresie, kiedy żelazo zaczęło się pojawiać w ogóle na obszarze dzisiejszego Mazowsza, najbardziej luksusowymi. Natomiast tu możemy zobaczyć przede wszystkim urnę i w przeciwieństwie do kultury rolników w epoce brązu zaczyna pojawiać się w sposób wyraźny proces ciałopalenia zwłok, czy rytuał ciałopalenia zwłok. Powodów było pewnie kilka. Jeden z powodów były na pewno w sposób wyraźny kult solarny i na bardzo często pokryciach takich urn możemy zaobserwować wyobrażenia, które nawiązują do wyobrażeń słońca. Ale to słońce w sposób wyraźny pojawia się i ten kult słoneczny i ten kult właściwie topienia, znaczy przepraszam, palenia zwłok, ciało palenia zwłok pojawia się w momencie, kiedy pojawia się na Mazowszu brąz, kiedy pojawia się proces topienia metali. Najprawdopodobniej rozprzestrzenienie się ciało palenia, mówimy o kulturze pól popielnicowych bardzo często, wiąże się wprost jakby z pewną obserwacją człowieka, który towarzyszył być może czasami odlewnikom, brązownikom w procesie wytwarzania przedmiotu, gdzie często przedmiot zepsuty, brąz w postaci złomu, pod wpływem ognia przeistaczał się w nowy przedmiot. Być może to topienie brązu miało istotny wpływ dla pewnych idei w świecie widzenia życia pozagrobowego, czyli właściwie ogień, który przeistacza, który nadaje nową formę, który powoduje, że zmarły członek tej społeczności gdzieś ulatuje w kierunku nieboskłonu. Musimy pamiętać o tym, że pomiędzy neolitem a epoką brązu, czyli między właściwie schyłkiem trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, a początkiem drugiego tysiąclecia przed naszą erą, Mazowsze uległo pewnym przeobrażeniom, które wynikały tak naprawdę ze zmian klimatycznych, czyli możemy mówić o takim lekkim ociepleniu klimatu, o pewnym stepowieniu terenów, obszarów, występują bardzo charakterystycznych, odkrywane na stanowiskach archeologicznych, przede wszystkim w obszarze Wyżyny Sandomierskiej, ale również to się tyczy Mazowsza, ślimaki, które są charakterystyczne dla obszarów stepowych. Dlaczego ten klimat się zmienił? Dlaczego początki epoki brązu to kultury pasterskie przede wszystkim? Powody były pewnie dwa. Z jednej strony naturalna sinusoida, a dodatkowo działanie człowieka, który spowodował wypalenie lasów, które były potrzebne pod uprawę roli, pod wypas bydła, a właściwie woda najzwyczajniej w takiej wyjałowionej ziemi, nie wnikając, a spływając do rozlicznych rzek, powodowała, że ten obszar trochę spustynniał nam. Mówimy o stepowieniu. Natomiast pewnie czynniki naturalne w odniesieniu do tej sinusoidy, zmian temperatury też miały tutaj istotny wpływ, ale kultury rolników pierwszych stały się kulturami pasterzy, którzy przemieszczali się z bydłem. To odnosi się również do kultury łużyckiej, gdzie z jednej strony możemy mówić o rolnikach, a z drugiej strony szalenie istotny wpływ jakby miała na ówczesną społeczność, na ówczesną społeczność rolnictwa. Natomiast mówimy często o kultura popielnicowa, pól popielnicowych ze względu właśnie na ten charakterystyczny i towarzyszący nam do wczesnego średniowiecza, do momentu, kiedy chrześcijaństwo nie wyparło ciało palenia zwłok jako rytu. Towarzyszy nam do wczesnego średniowiecza to ciało palenie zwłok. Natomiast urna ze stanowiska w Kochowie, która dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Maciejowicach, gdzie też nieopodal to cmentarzysko zostało odkryte,
Osady prawdopodobnie do tego cmentarzyska znajdowały się w kilku miejscach, ale chyba kontrolowanie szlaku Wiślanego, szalenie istotnego wtedy chociażby z perspektywy już wtedy transportu bursztynu, jest przyczynkiem, dla którego to cmentarzysko było wyjątkowo bogate. Szanowni Państwo, to może trochę o żelazie. Po co żelaza? Bo nie chciałbym Państwa zamęczyć, a chciałbym o dwóch jakby miejscach w sposób, a w zasadzie trzech miejscach jeszcze szczególnie opowiedzieć za chwileczkę. To zdjęcie, które Państwo widzą, to jest zdjęcie z badań archeologicznych na tak zwanej wyspie Spichrzów, doskonale zakładam, że Państwu znane Czersku. Tylko to zdjęcie akurat wykonane jest poniżej Skarpy Zamkowej, w obszarze zalewowym, na takim wyniesieniu, które właśnie w lokalnej nazwie jest nazywane Wyspą Spichrzów, ze względu na pewną legendę, która mówi o tym, że w tym miejscu zlokalizowane były właśnie spichlerze dla portu, który znajdował się przy grodzie stołecznym Księstwa Mazowieckiego w Czersku. Natomiast nie znaleźliśmy tam śladów po spichlerzach, natomiast znaleźliśmy ślady, które wiążą się z osadą kultury przeworskiej. Ta archeologiczna kultura przeworska, no właśnie, wielka zagadka, kojarzona jest bardzo często z Wandalami, o nich zaraz szerzej, kojarzona jest z właściwie Federacją Plemion Lugijskich, więc ta słynna Ligia, która jest opisana przez Henryka Sienkiewicza, która miała pochodzić w literackiej wyobrażeniu z obszarów dzisiejszej Polski, kto wie, może właśnie z Mazowsza. Natomiast kultura, która pojawia się gdzieś w okresie mniej więcej II wieku przed naszą erą na Mazowszu, trwa co najmniej w szczycie świetności do początku III wieku naszej ery. Kultura, która pozostawiła po sobie z jednej strony osady, pozostawiła po sobie cmentarzyska bardzo bogato wyposażone, przede wszystkim w broń i przedmioty żelazne, ale przede wszystkim pozostawiła po sobie na Mazowszu niezwykły ośrodek metalurgiczny, który kwitł w okolicach dzisiejszego Pruszkowa, właśnie w okolicach Milanówka, Wiwinowa, gdzie w przeciągu dwóch wieków wyprodukowano setki tysięcy ton żelaza, wykorzystując do tego celu, wydawałoby się pozornie prymitywne, ale powtarzam, pozornie prymitywne piece zwane dymarkami oraz rudę darniową, która służyła do produkcji żelaza. Właśnie z rudy darniowej, która była bogata w od 35 do ponad 40% żelazo, wytapiano surówkę, z której później wykonywano z jednej strony broń od mieczy jednosiecznych, bardzo charakterystycznych dla tej kultury w okresie, młodszym okresie rzymskim, przez okucia tarcz, tak zwane umba, przez w końcu groty włóczni, które były chyba podstawowym wyposażeniem ówczesnych wojowników, przez przedmioty rolnicze, bo to przede wszystkim kultura rolników, przez przedmioty, które towarzyszyły kobietom chociażby, ale również mężczyznom, te, które doskonale znamy, higieniczne, jak na przykład pensetki, często brązowe, ale zdarzają się również żelazne. Szanowni Państwo, to zdjęcie pokazuje nam ślad po tak zwanej półziemiance, ten kolor ciemny, który widzimy na fotografii. To jest kolor po półziemiance, po w zasadzie dawnym domostwie, no niewielkim właściwie, bo powierzchnia takiego obiektu to około 30 metrów kwadratowych, powierzchnia dzisiejszej kawalerki, jeżeli takiego porównania mógłbym użyć. Natomiast tu akurat w tej ziemiance funkcjonował na pewno warsztat tkacki, dlatego że udało nam się odnaleźć kilkadziesiąt w jednym miejscu zgrupowanych prześlików, kultura absolutnie rolnicza. Jeszcze tylko na chwileczkę abstrahowałbym daleko, daleko wstecz do neolitu. Żyjemy, szanowni państwo, w czasach trudnych, w czasach, mówimy, że pandemii koronawirusa, natomiast chciałbym państwu zwrócić uwagę na to, że te choroby pojawiały się wtedy, kiedy człowiek zaczął żyć w skupiskach, właśnie w osadach, zaczął tworzyć pierwsze osady, ale te choroby zawsze towarzyszyły człowiekowi jako choroby odzwierzęce. Od gruźlicy począwszy tak naprawdę, która jest wyraźnie widoczna na zachowanych szczątkach kostnych, przez kolejne choroby takie jak dżuma, ale absolutnie pamiętajmy o tym, że nawet opis dżumy nie powinien nam się kojarzyć wprost ze średniowieczem, tylko absolutnie z okresem starożytnym, gdzie mamy opis w Księdze Samuela. Wydaje się, że właśnie dżumy po raz pierwszy na kartach Starego Testamentu. Ale tam, gdzie człowiek pojawił się żyjący w osadach, hodujący zwierzęta, to jest bardzo ważne, tam pojawiły się choroby. Chociażby ta nieszczęsna gruźlica, której człowiek zarażał się najczęściej od krów, pijąc chociażby mleko świeże, i wszystkie inne, które towarzyszyły nam od pradziejów, ale to jest wynik właściwie
porzucenia tego rajskiego ogrodu, jakim była dzika natura, gdzie my byliśmy od niej uzależnieni, polowaliśmy, zbieraliśmy, a zaczęliśmy ją kiełznać, a zapłaciliśmy za to wysoką cenę w postaci właśnie chorób, które w okresie rzymskim też na pewno dziesiątkowały ówczesną społeczność. Szanowni Państwo, przeskoczę może dalej, bo to jest rzecz bardzo ciekawa. Wandalowie, często mówimy o określeniu kultury, która wiąże się z archeologiczną kulturą przeworską, z tymi pierwszymi dwoma przede wszystkim wiekami naszej ery na Mazowszu, z okresem wpływów rzymskich na Mazowszu. Natomiast Wandalowie na właściwie arenie dziejów po raz pierwszy zaistnieli chociażby w 406 roku, kiedy łupią Rzym. To pojęcie wandalizm, które dzisiaj kojarzy się z takim bezmyślnym niszczeniem przedmiotów, jest związane absolutnie z tymi wandalami, którzy stworzyli genialną kulturę, której archeologiczne ślady są cały czas odkrywane, ale w roku 406 plądrują Rzym. W przestrzeni początku VI wieku założyli w północnej Afryce państwo, ale wywędrowali nie skądinąd, jak właśnie chociażby z obszarów zachodniego, przez Mazowsza, gdzie stworzyli no, chociażby to potężne centrum metalurgiczne. Polecam Państwu wszystkim muzeum w Pruszkowie, która ilustruje przynajmniej po części osiągnięcia prekursora archeologii, nowoczesnej archeologii terenowej, pana Wojdek, który dokonał cudów, jeżeli chodzi o ilość odkrytych z różnych okresów stanowisk. Natomiast na tym slajdzie możemy zobaczyć wyposażenie grobu wojownika wandalskiego. Kim byli ci Wandalowie, nie do końca wiemy. Mówimy często o tym, że byli to Germani, plemię germańskie, że było to jedno z plemion, które składało się na federację plemion lugijskich opisanych chociażby u Tacyta w Germanii. Natomiast wiemy o nich bardzo mało. Wiemy o nich bardzo mało przez pryzmat chociażby ograniczonych możliwości badań paleogenetycznych, które mogłyby nam pewne rzeczy podpowiedzieć o Germanach, dlatego że stosowali, o tych Germanach, a właściwie o Wandalach, dlatego że stosowali podstawowy obrządek pochówku, jakim było ciało palenie zwłok. Stąd jak mamy popielnicę z zachowanym materiałem kostnym, ale który jest trudny do badania, czy chyba momentami niemożliwy wręcz do badania. Natomiast zespół wojownika wandalskiego, bardzo charakterystyczny, tu możemy zobaczyć chociażby przedmiot, który przypomina trochę hełm, natomiast w rzeczywistości jest to umbo tarczy, czyli to centralne okucie okrągłej drewnianej tarczy. Możemy zobaczyć imacz tarczy, czyli taki podłużny przedmiot, który znajduje się na samym dole grafiki. Możemy zobaczyć grot włóczni po lewej stronie pod naczyniami, pod takim pucharem. Możemy zobaczyć zapinkę, dzięki której jesteśmy w stanie bardzo często dokładnie wydatować taki grób bez dodatkowych badań. Nóż, sprzączka pasa. Możemy zobaczyć w końcu to, co towarzyszyło najbogatszym wojownikom, czyli miecze. Czasem były to miecze jednosieczne, wykonane tu na Mazowszu, a bardzo często były to miecze, które wbrew wszystkim edyktom cesarskim były przemycane do świata Wandalów, do świata kultury przeworskiej z obszarów Cesarstwa Rzymskiego. Właściwie gro mieczy to są importy z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Ten fenomen Wandali to jest z jednej strony, pamiętajmy o tym, centra metalurgiczne na Mazowszu pod Pruszkowem, w Górach Świętokrzyskich pod Nową Słupią, ale rzecz bardzo ważna, oni strzegli szlaku bursztynowego. Często mówili, że byli strażnikami szlaku bursztynowego i ten bursztyn, a właściwie ochranianie drogi, która wiodła z nadmorza bałtyckiego w głąb Cesarstwa Rzymskiego, stanowiło na pewno o bogactwie kultury przeworskiej, o bogactwie Wandalów. Ten szlak nie był jednorodny, bieg na pewno jedna z jego odnóg wzdłuż Wisły, kolejna wzdłuż chociażby Odry. Potężne odkrycia depozytów bursztynu we Wrocławiu, potężne odkrycie depozytów bursztynu w czasie I wojny światowej w Basonii, w obszarze dzisiejszego województwa lubelskiego. One poświadczają nam drobne inne odkrycia o tym, jak bursztyn migruje w kierunku południowym do cesarstwa. Wielkie wyprawy po ten bursztyn były organizowane w czasach chociażby cesarza Nerona i one na pewno przynajmniej po trochu przechodziły przez Mazowsze. Ale bogactwo importów rzymskich to z jednej strony na pewno, szanowni państwo, rejtrady zbrojne, czy najemnictwo, rejtrady zbrojne na obszar Panonii, ale w dużej mierze też czerpanie zysków z kontroli nad tą drogą handlową, tak jak dzisiaj czerpią zyski kraje, które czerpią pieniądze z kontroli drogi tranzytowej. Wandalowie w tej federacji prawdopodobnie plemion lugijskich, ta federacja najprawdopodobniej powstaje, żeby
Kolejne plemiona wspólnie mogły zaistnieć gospodarczo, czerpiał zysk z drogi, którą nazywamy szlakiem bursztynowym. O nich można było mówić naprawdę bardzo dużo. Musimy pamiętać o tym, że te pradziejowe kultury nie są prymitywne, jakby się nam mogło pozornie wydawać. Szanowni Państwo, poświadczeniem tego może nie z Mazowsza, ale będą na pewno odkrycia chociażby narzędzi chirurgicznych, co prawda, tak jak wspomniałem, nie z Mazowsza, zaimportowanych z obszarów Cesarstwa Rzymskiego, więc możemy mówić o medycynie nawet w obszarze kultury Wandalii. Natomiast drobne świadectwa wskazują nam nawet na to, jak chociażby słynna zawieszka z rybami, że wśród Wandalii, którzy służyli w Cesarstwie Rzymskim, wyszli z tych obszarów Europy barbarzyńskiej, możemy mówić o pewnych prądach religijnych, które przenieśli również po raz pierwszy na obszar dzisiejszego Mazowsza, jakim mogło być chrześcijaństwo. Ryba, symbol pierwszych chrześcijan i odkrycie właściwie zawieszki z rybami na Mazowszu. Rzecz absolutnie fenomenalna. Szanowni Państwo, szereg przedmiotów odkrywanych przez archeologów to skarby monet rzymskich. Ta moneta mogła mieć nawet charakter monety obiegowej, a na pewno ceniono sobie przede wszystkim srebro, z którego denary były bite. Czasami pojawiały się też aureusy w tych skarbach, czyli złote monety. Niemniej jednak kruszec, a niewykluczone, że w obszarach niektórych nawet obiegowe znaczenie monety. Niedawno mówiono o odkryciu skarbu z perspektywy Warszawy dalekim Hrubieszowie. Natomiast pamiętajmy o tym, że te skarby mamy w obszarze tego centrum hutniczego, pojedyncze monety na terenie całego Mazowsza. Ja miałem przyjemność kiedyś badać skarb z okresu wojen markomańskich w miejscowości Oronne w obszarze województwa mazowieckiego, odkryty po raz pierwszy w wieku XIX, a potem przez nas odkryty ponownie w wieku XXI. Szanowni Państwo, natomiast o dwóch miejscach jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć koniecznie. Zamkowa Góra w miejscowości Podebłocie, skraj województwa mazowieckiego południowo-wschodni. Nieopodal tego miejsca przebiega granica z województwem lubelskim, ale na tym slajdzie możemy zobaczyć las, a w otoczeniu lasu mamy taką niewielką polanę, która jest majdanem grodziska w Podebłociu. Grodziska fenomenalnego, które funkcjonuje co najmniej jako zespół osadniczy od VII wieku naszej ery, związane jest absolutnie z napływem Słowian na obszar Mazowsza. To też jest wielka zagadka, ta kwestia migracji Słowian, ale to zupełnie jest inna historia. Grodzisko położone w sposób genialny. Na wysokim cyplu, u podstawy którego kiedyś płynęła Wisła, dzisiaj rozciąga się pas bagien Doliny Środkowej Wisły, a właściwie torfowisk dawnych bagien Doliny Środkowej Wisły. Opodal tej zamkowej góry płynie strumień Pieradło, zasilające w osadę słodkie źródła wybijają podstawy tego wzgórza. Natomiast dlaczego Zamkowa Góra i dlaczego Podebłocie, dlaczego o tym chciał miejscu powiedzieć? Dlatego, że tu odnaleziono najstarsze ślady piśmiennictwa, a zarazem najstarsze ślady chrystianizacji ziem polskich, starsze o co najmniej 100 lat niż chrzest drużyny Mieszka w Wielkopolsce. Niezależnie od tego, czy to było na Ostrowie, czy w Gnieźnie, tu mamy najstarsze ślady w postaci tak zwanych tabliczek z Podebłocia, o których teraz szerzej trochę opowiem. Ja miałem przyjemność tutaj uczestniczyć w badaniach ratunkowych w 2015 roku, natomiast przede wszystkim badania archeologiczne, wielkie odkrycie grodziska to jest lata 70. Wspomniany archeolog mazowiecki pan Wojda, odkrywca też Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, to w końcu badania w latach 80. prowadzone przez profesora Gąsowskiego. Niemniej jednak Zamkowa Góra swoją nazwę bierze ze względu na zachowane wały, fosę, odkrywaną ceramikę, która na myśl mieszkańcom Podebłocia skojarzyła się z zapadłym zamkiem. Jest legenda zapadłego kościoła, zapadłego zamku, który w tym miejscu miał się znajdować. Ciekawa legenda, która tłumaczyła przede wszystkim wały i odkrywaną ceramikę, ale również fosę. Natomiast co udało się archeologom w trakcie badań archeologicznych odnaleźć na stanowisku w Podebłociu? Przede wszystkim zespół składający się z grodziska, czyli z tego miejsca, które było położone najwyżej, od strony wschodniej, bronione dwoma fosami, które były przekopem, to były suche fosy. Natomiast miejsce, w którym chroniono się na wypadek najazdu, napaści i cały zespół osad przygrodowych, przede wszystkim nas interesuje osada oznaczona na slajdzie numerem 3, osada zachodnia przygrodowa, gdzie odnaleziono sławetne tabliczki. No, ale mamy również domniemane cmentarzysko podkurchanowe, ciałopalne cmentarzysko podkurchanowe na wschód właściwie od osady zachodniej, na wschód od
Grodziska. Szanowni Państwo, na stanowisku w Podobłociu odnaleziono przede wszystkim płytki gliniane w jednej z takich półziemianek na obszarze stanowiska numer 3, na obszarze właśnie osady zachodniej. I w tej półziemiance odkryto glinianą tabliczkę, która na swojej powierzchni, widzicie ją Państwo teraz na slajdzie, ma w sposób bardzo wyraźnie widoczne trzy greckie litery J, H i N. Skrót inwokacji, którą możemy zobaczyć bardzo często na przedstawieniach w obszarze przede wszystkim Kościoła Wschodniego, skrót inwokacji Izos Christos Nika, Jezu Chryste zwyciężaj. Właściwie analiza traseologiczna absolutnie wykluczyła możliwość powstania przypadkowo, jak zakładano początkowo, dopuszczano taką myśl, że te właściwie litery to jest przypadkowe dzieło człowieka. Dopuszczano taką myśl nawet, że jest to fałszerstwo jakichś żartownisiów w odniesieniu do studentów archeologii, natomiast wszystkie te hipotezy, które odrzucały oryginalność tabliczek z Podobłocia, zostały dzisiaj wykluczone. Dzisiaj chociażby ocena profesora Tadeusza Wasilewskiego, bizantologa, wskazuje jednoznacznie, że mamy do czynienia właściwie z literami, które są skrótem inwokacji, którą ten skrót możemy zobaczyć chociażby na ikonach właściwie w autokefalicznym polskim kościele prawosławnym. Niemniej jednak fenomenalne jest datowanie materiałów organicznych, które zostały odnalezione w tej półziemiance czy ceramiki, która datowana jest na mniej więcej 942 rok naszej, przepraszam, 842 rok naszej ery, czyli właściwie ponad 100 lat przed Mieszkiem I. Czasami mowa jest o tym, że to jest jakiś 860, ale najczęściej datowanie podaje się takie, datowanie oczywiście z pewnym marginesem błędu, na połowę IX wieku naszej ery. To nie jest jedna zagadka Podobłocia. Tych tabliczek, szanowni państwo, zasadniczo mamy dwie. Jedna została wykonana z rodzimej gliny i jest właściwie najprawdopodobniej naśladownictwem. Natomiast badania skłanu gliny wskazują, że jedna z nich została wykonana na południu w obszarze być może dzisiejszej Słowenii. Druga została wykonana z rodzimej gliny, która występuje w obszarze przylegającym do osady i grodziska w dzisiejszym Podobłociu. Czym była ta płytka z rodzimej gliny? Prawdopodobnie fragmentem polepy, czyli właściwie materiału glinianego, którym uszczelniano właściwie ściany takiej półziemianki mieszkalnej, charakterystycznie dla wczesnego średniowiecza, ale to nie jest jedna zagadka. Tabliczka, do niej zaraz jeszcze wrócimy, ale okazuje się, że zestawienie kości odkrytych w śmietniskach wskazują jednoznacznie, że ta grupa mieszkańców Podobłocia we wczesnym średniowieczu spożywała głównie takie zwierzęta jak koza czy owca, zwierzęta, które kojarzone są z kulturą pasterską. Mamy niezwykłe piece odkryte na stanowisku numer 3, na osadzie numer 3 do wypieku chleba, charakterystycznie sklepione, które typowe są dla obszarów południowo-wschodniej, czy właśnie południowej Europy. Tak samo ten model konsumpcyjny. On jest typowy dla bardziej Bałkanów, ale absolutnie nie dla Mazowsza we wczesnym średniowieczu. Nasuwa się pytanie, kim byli ci mieszkańcy Podobłocia. Hipotez jest wiele, natomiast jedną z nich, która jest dopuszczana, jest to hipoteza o sprowadzonych tutaj z południa Europy jeńcach wojennych, którzy zostali osadzeni w Podobłociu, stąd pewien model konsumpcyjny, stąd jakby chrześcijaństwo, które mogło z nimi przewędrować. Natomiast jest dopuszczany w przypadku Podobłocia jeszcze drugi głos, który wskazuje na możliwość penetracji obszarów Doliny Środkowej Wisły, tego pogranicza Mazowsza i Małopolski historycznej w okresie wczesnego średniowiecza przez misję metodiańską, przez misję składającą się z uczniów Cyryla i Metodego, którzy mogli wyruszyć dalej w kierunku północnym. I tu, docierając do osady w Podobłociu, mogli pozostawić po sobie wyraźne ślady w postaci tych fragmentów tabliczek, które zostały odnalezione w 1986 roku w trakcie badań archeologicznych, a które niedawno zostały wyeksponowane na wystawie organizowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku. Można było w ubiegłym roku je oglądać, czy jedną z płytek można było oglądać w oryginale jako najstarszy zabytek piśmiennictwa odkryty na ziemiach polskich, który, no, jeżeli chodzi o kwestie, w jaki sposób Podobłociu się pojawił, jest interpretowany naprawdę w bardzo, bardzo różny sposób. To grodzisko, szanowni państwo, było co najmniej dwukrotnie niszczone, niemniej jednak
Wydaje się, że okres świetności zespołu to jest właśnie przestrzeń IX wieku, połowy IX wieku, czyli ten moment, w którym te tabliczki, te płytki właściwie trafiają do ziemi. Natomiast zdecydowanie starsze niż 966 rok, chociaż dzisiaj coraz częściej mówi się 968, jeżeli chodzi o datę chrztu Mieszka i drużyny i dworu książęcego pierwszych Piastów. Szanowni Państwo, badania może kiedyś będą wznowione w Podybłociu, chociażby cmentarzyska, które mogłyby wnieść nam jakieś światło w dzieje zespołu osadniczego w Podybłociu. Niemniej jednak gorąco Państwu polecam jako wycieczkę, wyprawę, bo tu można dyrektować się też światem przyrody. Niezwykły obszar Natura 2000, stanowiska żółwia błotnego, bociana czarnego, to jest jeden z nożyków odkryty w trakcie badań archeologicznych na terenie zespołu osadniczego w Podybłociu w 2015 roku, kiedy staraliśmy się uchronić to miejsce przed rabunkiem ze strony nielegalnych poszukiwaczy, którzy poszukiwali przede wszystkim z użyciem wykrywaczy metali przedmiotów metalowych na tym stanowisku. Ale to jest taki, mówię, jeden z wydzielonych zabytków, który wiąże się z wczesnym średniowieczem, podjęty ze stanowiska w Podybłociu. Ciekawym miejscem jest bezwzględnie Czersk, dawna stolica Księstwa Mazowieckiego. Tu możemy zobaczyć zdjęcie, które pokazuje nam widok wzgórza, na którym kiedyś znajdował się drewnianoziemny zamek z perspektywy Wisły, a właściwie starorzecza Wisły. Pamiętajmy o tym, że narodzenie się Warszawy i właściwie stołeczność Warszawy wiąże się przede wszystkim z przeniesieniem kolegiaty i dworu książęcego do Warszawy, ale wynikiem tego bezpośrednio było odsuwanie się Wisły spod skarpy zamkowej w kierunku wschodnim. Gród, potem zamek budowany był dla ochrony przepraw przez Wisłę, budowany był dla ochrony przede wszystkim portu, ta najważniejsza arteria komunikacyjna, do momentu, kiedy nie rozpowszechniła się droga żelazna, kolej żelazna w obszarze Mazowsza, to była absolutnie droga wodna, rzeka Wisła, na której kiedyś, wyobraźmy sobie, że grasowali nawet piraci. Jeszcze w XIX wieku takie napady pirackie zdarzały się. Jest rzeką, która jest najistotniejszą arterią komunikacyjną. Takie rzeki jak chociażby Narew, Bug, Pilica, po trochu na pewno również Radomka, one stanowią tak naprawdę o takich odnogach dróg handlowych, które w ogóle arterii komunikacyjnych, które od Wisły odbiegały. Natomiast stołeczny Czersk, który był wcześniej grodem drewnianoziemnym, później w czasach księcia Janusza III, zwanego też starszym, genialnego gospodarza, który mógł przede wszystkim posadowić na wschodnim Mazowszu, po drugiej stronie Wisły w stosunku do Czerska, szereg nowych miast, dlatego że po Unii w Krewie na tej granicy mazowiecko-litewskiej w końcu zrobiło się spokojnie. Jest wielkim gospodarzem budującym zamek czerski w takiej formie murowanej, zamek w Liwie, w Czechanowie. Wielki gospodarz na Mazowszu, ale w czasach, kiedy udzielne księstwo mazowieckie jakby w końcu północną granicę ma względnie bezpieczną przez właściwie Mariasz Jagieły, a właśnie Unię Personalną w Krewie, która później była oczywiście kontynuowana przez kolejne unie łączące Litwę i Koronę Polski, ale na tych kontaktach korzystało Mazowsze, to też jakby kwestia mariażu księcia Janusza starszego z księżną litewską, która była gwarantem tego bezpieczeństwa dla Mazowsza, a właściwie dla księstwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, zdjęcia murowanego zamku, ale pamiętajmy o tym, że ten murowany zamek wcześniej był drewnianoziemnym grodem, wzniesionym w miejscu, w którym słodka woda, właściwie strumień, uchodził pierwotnie do Wisły, w którym u podstawy posadowiony był port. Natomiast na dziedzińcu Zamku Czerskiego, może przeskoczę na Zamek Czerski, mamy niewielkie obniżenie terenu, mamy taką nieckę, która jest pozostałością po kaplicy grodowej, po właściwie kościele, jeśli dobrze pamiętam, pod wezwaniem świętego Jerzego. Cały dziedziniec dzisiejszego zamku, ten dziedziniec gospodarczy, na którym znajdował się dom wysoki, po prawej stronie zaraz za wieżą bramną, w odniesieniu do wczesnego średniowiecza był wielkim cmentarzyskiem przylegającym bezpośrednio do kościoła grodowego, takiego romańskiego, właśnie romańskiego kościoła grodowego. Szanowni Państwo, na terenie dziedzińca odnaleziono ponad 800 pochówków, natomiast co jest rzeczą bardzo ważną, oczywiście krajobraz przeistaczał się z drewnianoziemnego grodu, na którym znajdował się kościół, przy którym na poświęconej ziemi chowani byli
pierwsi chrześcijanie na Mazowszu, ziemi czerskiej. Z czasem wyrósł obronny zamek, natomiast rzecz bardzo ważna, przy tym kościele grodowym odnaleziono tajemnicze zwłoki, które kojarzone są z Comesem Magnusem. Zwłoki mężczyzny, który był nad wyraz wysoki, jak na średnią wzrostu we wczesnym średniowieczu, miał 1,80 m wzrostu, kiedy średnia wzrostu na Mazowszu wynosiła od mniej więcej 1,60 m do 1,65 m, w zależności od analizy danego antropologa fizycznego, który tworzy jakąś średnią populacji. Natomiast ten miał 1,80 m wzrostu, co wskazuje nam na to już w sposób wyraźny, że mamy do czynienia z kimś zacnym, którego chociażby dieta w dzieciństwie musiała być bardzo wysoka w białko mięsne, w białko ssaków, białko pewnie pochodzenia, pochodzące bezpośrednio od ryb, ale zupełnie odmienna dieta, która stanowiła tak naprawdę o jego wzroście. Oszacowano, że zmarły miał około 60 lat, chociaż szacowania wieku zmarłego na podstawie zachowanych przez kim zębów, które zachowały się w komplecie, każdy jeden zachowany był, są różne. Od 65 do 52 lat datuje się pochówek tego mężczyzny, który pochowany był przy ścianie kościoła grodowego, który znajdował się, no właśnie, znajduje się dzisiaj, którego relikty dzisiaj znajdują się na dziedzińcu zamku czerskiego. Tu mam akurat slajd pokazujący nam zamek w Liwie, ale najistotniejszy jest dla nas herb Mazowsza, o którym opowiemy sobie i stąd opowieść o tym tajemniczym pochówku. Pochówek był absolutnie atypowy. Szanowni Państwo, pochówki wczesnośredniowieczne miały być orientowane na osi wschód-zachód, pojęcie oriens, wschód łaciński, tak jak kościoły były orientowane, skierowane prezbiterium w kierunku wschodnim, w kierunku świętego miasta Jerozolimy. Tak zmarły, chowany na cmentarzysku, miał patrzeć w kierunku wschodnim, w kierunku świętego miasta i czekać na zmartwychwstanie. Porzucono ciało palenie, porzucono właściwie składanie zmarłym darów do grobów, dlatego że to było sprzeczne z założeniami chrześcijaństwa, że to Bóg sądzi nas w dniu ostatecznym. Natomiast tu, na terenie dziedzińca dzisiejszego Zamku Czerskiego, we wczesnym średniowieczu pochowano w przestrzeni początku XII wieku mężczyznę o wysokim wzroście, wskazującym nam na jego wysokie urodzenie, ale uwaga, z wyposażeniem grobowym, na które składało się miecz, włócznia, złoty pierścień, ale na to wyposażenie składało się również wiadro. Właściwie znaleziono ataszę wiadra między innymi. Wiadro, które jest rzeczą niezwykłą, oraz misa, które stanowią tak naprawdę o typowym pochówku, którym moglibyśmy kojarzyć z kręgiem wikińskim, absolutnie skandynawskim, ale nie mazowieckim. To jest obcy pochówek i te przedmioty wbrew właściwie obowiązującej zasadzie zostały mu do grobu jako wyposażenie złożone. Złoty pierścień, włócznia, miecz i między innymi misa oraz wiadro. Przede wszystkim to wiadro jest ciekawe. Kiedyś będąc jako przewodnik na zamku w Czersku, pytając małą grupę takich maluchów, przedszkolaków, po co Comesowi było wiadro, to rzecz niezwykła, dzieci nie były w stanie podać jakiegoś konkretnego powodu, aż w końcu jedna dziewczynka podniosła rękę do góry i powiedziała, żeby mógł poić swojego smoka. I o tym smoku za chwilę, a Comesowi w życiu pozagrobowym potrzebne było wiadro do pojenia konia wierzchowego. To jest typowe dla pochówków wikińskich. Wojownik, wuj musiał mieć absolutnie konia poza mieczem, który mógł się poruszać, mógł walczyć. Natomiast wiele wskazuje na to, że wspomniany w kronice Gala Anonima tajemniczy Comes Magnus został właśnie złożony na Zamku Czerskim. Wiele może wskazywać na to, że to jego zwłoki zostały odnalezione przy murze kościoła, który znajduje się którego relikty znajdują się dzisiaj na dziedzińcu zamku. Natomiast wiele wskazuje na to, że tajemniczy Comes Magnus przybył do nas z Królestwa Anglosasów, a właściwie z obszarów dzisiejszej Anglii. I to on przyniósł herb Weseksów na Mazowsze. Kim mógł być Magnus? Mógł być synem Harolda, ostatniego króla anglosaskiego, który został w 1066 roku w bitwie pod Hastings pokonany przez normańskich najeźdźców, którzy założyli Królestwo Anglii. On uchodzi, szanowni państwo, jako potencjalnie następca tronu, ten, który mógłby się starać o odzyskanie tronu po zabitym w bitwie ojcu, uchodzi z obszarów Anglii i szuka schronienia w Danii. Nie jest wykluczone, że rekrutuje również taką zbrojną wyprawę celem odzyskania władzy w obszarze między innymi Mazowsza. Ale wydaje się, że po takiej nieudanej wyprawie
wraca na obszar dzisiejszej Polski, jest posadowiony jako komec na zamku, na właściwie na Grodzie Czerskim, bo to nie był jeszcze wtedy zamek. Pozostałością po tajemniczym Magnusie, poza Gallem Anonimowym, jest jeszcze oczywiście ten wspomniany niezwykły grób, ale jest również miejscowość najprawdopodobniej Magnuszew, która jest taką nazwą typowo patronimiczną, która może wskazywać nam na pierwszego właściciela, ale ten herb Mazowsza jest zgoła odmienny. Jest uderzający właściwie, jeżeli chodzi o podobieństwo do herbu Weseksów, ale pamiętajmy o tym, że w kulturze Europy Zachodniej, właściwie obszarów Europy Środkowo-Wschodniej, smok jest utożsamieniem zła. Stąd jakby bardzo często w ikonografii chrześcijańskiej od początku jej funkcjonowania smok jest wprost przedstawiony jako szatan. Mamy smoka wawelskiego, który jest absolutnie ucieleśnieniem zła, ten, który pożerał barany, a podobno i dziewice. Mamy utożsamienie smoka jako bazyliszka, pół smoka, pół koguta, który też grasował na Starym Mieście i dybał na nieostrożnych. Natomiast tu mamy smoka, który powiewa na sztandarach rycerstwa księstwa mazowieckiego. Noszony był na pewno na jakach, które przykrywały zbroje rycerstwa mazowieckiego, który ma zupełnie inne znaczenie. On chroni tak naprawdę, a właściwie nie jest odzwierciedleniem tego, co złe. Jest to rzecz, która przede wszystkim, jeżeli chodzi o pewne kręgi kulturowe, kojarzona jest przede wszystkim ze Skandynawią, z kulturą, powiedziałbym, w uogólnieniu wikińską. Stąd jakby smok stał się herbem Weseksów do momentu, kiedy ci nie zostali zwyczajnie pod Hastings pobici i ostatni z królów, Harold, nie zginął. Tym samem zaczęły się nowe dzieje Anglii. To, że mamy oczywiście orła na herbie księstwa mazowieckiego, to jest rzecz wtórna i jest spowodowana przede wszystkim lennem kolejnych książąt mazowieckich składanym przed królami polskimi. A tutaj właściwie mamy dziedziniec zamku, jedną z takich żywych lekcji historii, które czasami zdarza nam się zorganizować. Natomiast jeszcze jedno miejsce, szanowni państwo, które nawiązuje do tradycji Wielkanoc. Prosiłbym jeszcze o 5 minut uwagi i za chwileczkę kończymy. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, mamy Wielką Środę. Można byłoby o niej sporo opowiedzieć, nawet w kontekście archeologicznym. Natomiast uroczysko Joście w miejscowości Głupianka w gminie Kołbiel, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Mazowszu. Uroczysko położone opodal wsi, bliżej rzeki Świder, na którym jeszcze w początku XX wieku znajdował się ogromny głaz narzutowy. Dokładnych wymiarów tego głazu nie znamy. Mowa jest o tym, że trzeba było go okrążyć, wykonując 10 takich zamaszystych kroków. Głaz zniknął w początku XX wieku, kiedy został rozbity na polecenie proboszcza, najprawdopodobniej proboszcza parafii w Kołbieli, a może braci z klasztoru w Siennicy. Natomiast z fragmentów tego kamienia wykonano schody prowadzące do pięknego neogotyckiego kościoła w Kołbieli. Natomiast dlaczego kamień rozbito? Dlatego, że ksiądz nie był w stanie poradzić sobie z kultem uroczyska Joście wśród mieszkańców samej Głupianki, okolicznych miejscowości, którzy w okresie równonocy wiosennej nosili tam wręcz pielgrzymkami jadło, które było składane na tym kamieniu. Ten kamień był niezwykły. Na powierzchni tego wielkiego głazu rękoludzko wykonano 5 zagłębień. W kulturze ludowej mówiono o tym, że te zagłębienia powstały w cudowny sposób, kiedy Chrystus wędrował po ziemi. Taka jest legenda, i tak odcisnął brodę, łokcie oraz pięty, stąd 5 zagłębień. Natomiast legenda mówi o wędrującym Chrystusie, który usiadł na kamieniu, żeby odpocząć. Wtedy te zagłębienia w sposób cudowny powstały. Legenda mówi o tym, że Jość jest tym miejscem, gdzie w końcu czasów, kiedy nadejdą właściwie archaniołowie zstępujący z nieba, to właśnie to miejsce będzie jakby tym miejscem, gdzie aniołowie z nieba, kiedy ono się rozstąpi, zejdą na ziemię. Więc znowu mamy Mazowsze. Natomiast to jest oczywiście kultura ludowa, która odnosi się do wątków chrześcijaństwa, do wątków zasłyszanych chociażby w naukach kościoła, w naukach prowadzonych przez miejscowych księży. Natomiast tradycja tego miejsca jest zdecydowanie starsza, aniżeli moment pojawienia się najpewniej chrześcijaństwa na Mazowszu, dlatego że przede wszystkim nazwa Joście wiąże się bezpośrednio ze słowem jadło i z tym, co było w okresie równonocy wiosennej, w okresie na przykład odnoszącym się do czasów nam współczesnych, w okresie wielkanocnej niedzieli, noszone i składane na głazie.
rzecz niezwykła. Kiedy etnoarcheolodzy zainteresowali się tym, chociaż to jeszcze nie byli etnoarcheolodzy, ale zainteresowali się tym zjawiskiem, mieszkańcy tłumaczyli, że to jadło jest noszone dla tak zwanych dziadów proszalnych, czyli właściwie wędrownych starców, żebraków, którzy mieli to jadło z głazu zabierać. Składano tam też często drobne monety. Natomiast tak naprawdę jest to tradycja sięgająca okresu równonocy wiosennej, kiedy na terenie całej Słowiańszczyzny noszono na cmentarzyska jedzenie, które było na grobach zmarłym składane, żeby zasilić ich na okres nowego cyklu, nowego roku agrarnego, który właśnie w tym okresie się rozpoczynał. Natomiast kim był dziad proszalny? Wędrowny starzec, to o tym powiedziałem już, ale musimy też mieć świadomość tego, że ten wędrowny starzec w odniesieniu do wierzeń XIX i z początku XX wieku wsi mazowieckiej mógł być potencjalnie gościem, który zawędrował pod strzechy domostw, ale który był najzwyczajniej, no cóż, wędrowcem, w ciele którego do gospodarstwa przychodzi dusza zmarłego członka rodziny. Na chwileczkę będę abstrahował do świąt, które już mamy za sobą, świąt Bożego Narodzenia. Mamy puste nakrycie przy stole, które jest nakryciem dla wędrowca. Dlaczego kiedyś mówiono dla wędrowca? Dlatego, że wierzono jeszcze w początku XX wieku, że zmarły, dla którego to nakrycie zawsze było zostawiane, członek rodziny, może tej nocy pod postacią takiego dziada przyjść, jeśli zastuka, może być najbardziej odarty, jeśli chodzi o odziewę, w którym przyszedł, ale trzeba go podjąć jak najlepszego gościa. Stąd jakby dawniej nie odmawiano podjęcia, kiedy ktoś do gospodarstwa przychodził w Wigilię Bożego Narodzenia. Siadano wspólnie z nim ze stołem, wierząc, że to być może ktoś z członków rodziny, kto będzie chciał tego dnia zagrzać się, przychodząc za światów i zjeść coś, żeby się posilić. Ba, szanowni państwo, siano kiedyś nie było ściełane w Boże Narodzenie pod stołem, tylko pod obrusem, tylko pod stołem na klepisku izby, żeby te dusze, które tej nocy przychodzą, miały miękko i ciepło. Takie były wierzenia jeszcze jakby przekazywane w latach 60. XX wieku w trakcie badań prowadzonych przez etnografów w obszarze chociażby Doliny Środkowej Wisły. Natomiast rzecz bardzo ważna, wróćmy na joście. To jadło było, wierzono, że właśnie przynoszone jest żebrakom, ale tak naprawdę składano je zmarłym przodkom. Okres równonocy wiosennej, okres przypadający na święta Wielkiej Nocy w tradycji Słowiańszczyzny był tym okresem kończącym czas śmierci, taki okres wzmożonej umieralności, ale czas, w którym w kilku momentach składano zmarłym przodkom dary. Po co składano im dary? Żeby przysposobić właściwie, a właściwie zaskarbić sobie ich przychylność, bo najpewniej to oni byli tymi, którzy nad żyjącymi w odniesieniu do dawnych wierzeń sprawowali opiekę. To jest wciąż, szanowni państwo, widoczne, a właściwie do niedawna było widoczne jeszcze na terenie uroczyska Joście. Na wschodzie i południu Europy jest to wciąż widoczne w obszarze Wołynia, Polesia, czy to białoruskiego, czy ukraińskiego Wołynia, czy też Pokucia na obszarze Ukrainy dzisiejszej. Możemy w okresie przypadającym na pierwszą sobotę po świętach Wielkiej Nocy, w odniesieniu oczywiście do kalendarza juliańskiego, zaobserwować tych, którzy niosą na groby zmarłych dwie miarki, najczęściej miarkę, w której znajduje się owies bądź pszenica, a w drugiej miarce znajduje się stawiane przy grobie zmarłego na przykład kieliszek wódki. Tak było na Jościu jeszcze niedawno, gdzie na głaz noszono te dary, które były zmarłym przodkom składane. Wiele wskazuje na to, że nad Świdrem, opodal uroczyska Joście, opodal tej kaplicy, która stoi w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej głaz, znajduje się podkurhanowe cmentarzysko wczesno-średniowieczne. Natomiast fragment tego głazu ocalał do dzisiejszego dnia. On znajduje się bezpośrednio przy kaplicy świętej Anny. Jeżeli spojrzą państwo po prawej stronie, to zdjęcie na głazie widać pewne przebarwienia. Po dzień dzisiejszy właściwie, odnosząc się pewnie do próby kontynuacji tradycji, zakładam, że głównie przez przejezdnych, którzy znają historię tego miejsca, składane są czasami drobne monety, czasami kwiaty, czasami inne dary na powierzchni kamienia, bo wielokrotnie tam bywałem i wiele rzeczy widziałem już złożonych na kamieniu. Natomiast w miejscu, gdzie głaz się znajdował dzisiaj, znajduje się kaplica pod wezwaniem świętej Anny i taki świątek, wyobrażenie świętej Anny możemy zobaczyć w jej wnętrzu. Oryginalna rzeźba wykonana w XVIII wieku dzisiaj jest zabezpieczona. Tą, którą widzicie państwo przed sobą, to jest kopia. Niemniej jednak to jest miejsce wyjątkowe, dlatego że tutaj dotykamy jakby tradycji Słowian przedchrześcijańskiej jeszcze, która
Z czasem ubrana była, a właściwie w latach 60. ubrano ją w rodzaj procesji, która w asyście księdza do kaplicy świętej Anny w niedzielę wielkanocną ruszała. Ale dawniej chodzono na joście, składano dary na kamieniu w niedzielę wielkanocną, a potem urządzano huczną zabawę we wsi, a ta zabawa, szanowni państwo, poza tańcami po poście, miała też symbol absolutnie takiej zabawy, która miała ożywić, napełnić ciała na nowo. Ja myślę, że o tych kamieniach można byłoby też dużo mówić, bo taki znajduje się w Sobolewie, ale to jest zupełnie inna historia. Szanowni państwo, będziemy kończyli. Mazowsze jest pełne wciąż nieodkrytych zamków, Mazowsze jest pełne wciąż zaginionych miast, które występują w, absolutnie w dokumentach historycznych. Nie musimy jechać nad Nil, żeby słuchać o wielkich świątyniach, zaginionych miastach, o kulturze, która pozostawiła po sobie szereg tajemnic, dlatego że mamy je absolutnie nad Wisłą, nad Świdrem, Mokrzejką, Wilgą, Pilicą. Warto po prostu zwyczajnie uważnie obserwować to, co często jest pod naszymi nogami. Jak zobaczymy kogoś, kto właśnie prowadzi badania, podejść i dowiedzieć się właściwie czegoś więcej, bo wiele publikacji jest ściśle naukowych i one zwyczajnie pod strzechy domów nie trafiają. Dziękuję państwu za uwagę, życzę spokojnych świąt Wielkiej Nocy i wszystkim zdrowia w tym bardzo trudnym czasie. Mam nadzieję do zobaczenia na szlaku. Dziękuję uprzejmie. I zapraszam oczywiście na przerwę.
Szanowni Państwo, więc po przerwie pytania. Pytanie nie na wszystkie, będę znał pewnie odpowiedzi. Natomiast pierwsze pytanie, dzień dobry, podczas budowy drugiej linii metra na Woli odnaleziono szczątki słonia leśnego. Jakie stworzenia, artefakty mogą zostać odnalezione na głębokości, na których powstaje metro na Bemowie? Więc panie Aniu, tak w wielkim skrócie, trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Szczątki słonia leśnego, czy zakładam, że mamuta mogą na tej głębokościach występować, ale to pytanie, które należałoby bardziej skierować tak naprawdę do paleontologów, którzy zajmują się kwestią wymarłych zwierząt, natomiast z pewnością jest to możliwe, że w odniesieniu do tych głębokości, na których sunie teraz kolejna linia metra, mogą znajdować się paleolityczne zabytki, które zostały po prostu zmiecione, przemieszane przez działanie chociażby ostatniego lodowca. Natomiast jeżeli mogę cokolwiek o tym słoniu jeszcze leśnym, warto pamiętać o tym, że Warszawa ma tą legendę smoka, o którym wspomnieliśmy, smoka warszawskiego, czyli bazyliczka, właśnie smoko koguta. Kto wie tak naprawdę, czy na Krzywym Kole, zanim pojawiła się historia spisana po raz pierwszy w końcu XVII wieku przez historyka nadwornego Jana Sobieskiego mówiąca o bazyliczku, nie odnaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie właśnie kopania, właśnie uzbrajania działki, na której wzniesiono później kamienicę, czy nie odnaleziono właśnie śladów szczątków kopalnych, czy to nosorożca, czy to być może mamuta. Co jakiś czas właściwie z koryta Wisły wyławiane są przez piaskarzy fragmenty również szczątków kopalnych zwierząt. Natomiast jakie artefakty na takich głębokościach mogą być odnalezione z perspektywy człowieka? Absolutnie w grę może wchodzić tylko i wyłącznie w bliższych nam warstwach paleolit na przykład, chociaż oczywiście w trakcie w ogóle prac odkrywany jest szereg zabytków, bo mamy zdejmowaną nawierzchnię ulic, które nie zawsze pokrywają się z siatką przedwojennej Warszawy i tam mamy ślady nawet po tej Warszawie doby XX wieku i starsze, ale w odniesieniu do głębokości tych najniższych wydaje mi się, że to rzeczywiście bardziej pytanie dla paleontologów. Aczkolwiek na pewno jakieś paleolityczne zabytki, które no właśnie w warstwach powierzchniowych nie są odnajdywane, mogą na takich głębokościach się rzeczywiście znajdować. I mamy kolejne pytanie. Chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć informacje, jak przebiegało koryto Wisły na południe od Warszawy na przestrzeni wieków, szczególnie właśnie od wysokości Maciejowic do okolic Świdru Wielki. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ta Wisła cały czas się zmieniała. Ona biegła zdecydowanie to bliżej wschodniego brzegu, to bliżej zachodniego brzegu. Świadectwa tego to są z jednej strony odkrycie bardzo często pewnych artefaktów archeologicznych, które mogą nam poświadczać jakby bliskość właściwie osady, ale jakby źródła właściwie zasadniczo są dwa. Jednym źródłem na pewno będzie historyczna mapa koryta rzeki Wisły, odnosząca się na przykład do XIX wieku, która znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, która chyba dzisiaj jest zdigitalizowana i powszechnie dostępna. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej pełnym opracowaniem będą swojego rodzaju takie zeszyty geologiczne, bo tutaj koryto Wisły możemy odtwarzać dzięki przede wszystkim badaniom prowadzonym przez geologów, przez kolejne odwierty, które są prowadzone, które pozwalają w jakimś stopniu przynajmniej zrekonstruować koryto rzeki Wisły, ale nie jestem pewien, czy na całym tym odcinku takie badania były w odniesieniu do lat ubiegłych prowadzone. Natomiast mamy oczywiście mapę rzeki Wisły z XIX wieku. Mamy rzekę Wisły, która pojawia nam się na kartach map na przestrzeni XVIII wieku, dość już dokładnie zobrazowana. I do tych map odnosiłbym się, natomiast pamiętajmy o tym, że część z nich na pewno jest w tej chwili zdigitalizowana, natomiast ja, pani Janno, pozwolę sobie po prostu za pośrednictwem tej pana Roberta nawet jakieś odniesienia, jeśli po prostu przesłać, jeżeli chodzi o odniesienia do miejsc, gdzie można takie mapy najzwyczajniej zdobyć. I mamy kolejne pytanie. Co wiemy lub gdzie można znaleźć informacje na temat grodu średniowiecznego w Rudzie Tarnowskiej w Ujścia Prawnika? Pani Janu, to jest genialne pytanie. Bardzo bliskie mi sercu. Przede wszystkim Promnik jest tą rzeką graniczną, która wyznacza nam granicę Księstwa Mazowieckiego i historycznej Małopolski. Niewielka dzisiaj rzeka, która kiedyś była sprzężona dziesiątkami młynów, które w odstępie co 3 kilometry działały,
nierzadko od XV wieku. Natomiast z Promnikiem i z Rudą Tarnowską jest pewien kłopot. Odnaleziono tam rzeczywiście bardzo bogate cmentarzysko kultury łużyckiej. Natomiast co do grodziska, które rzekomo znajdowało się na tej kulminacji nad Promnikiem, miejsca, gdzie on pierwotnie uchodził do Wisły, tu muszę pani powiedzieć, że sprawa jest bardzo dyskusyjna. Kiedyś sądzono, że to grodzisko mogło powstać nawet w epoce przełomu epoki brązu i epoki żelaza, w okresie trwania kultury łużyckiej, w okresie, kiedy daleko na Pałukach powstaje legendarny biskupin. Natomiast badania prowadzone przez pana Ryszarda Cendrowskiego, one niestety obaliły z jednej strony mit grodziska, które miało trwać w tym miejscu już w epoce brązu, ale również nie potwierdziły funkcjonowania w tym miejscu grodziska we wczesnym średniowieczu, czy w ogóle w średniowieczu. Z jednej strony nasuwa się natychmiast skojarzenie, że na granicy Mazowsza i Małopolski powinna być jakiś punkt kontrolny. Natomiast ta granica, pamiętajmy o tym, że ona też nie miała tak istotnego znaczenia z perspektywy militarnej, jeżeli chodzi o historię Mazowsza. Niemniej jednak badania prowadzone przez pana Ryszarda Cendrowskiego nie potwierdziły tego. Problem polega na tym, że te badania, które były prowadzone w ramach grantu naukowego, które miały weryfikować to stanowisko, one właściwie mają oczywiście opracowania w postaci sprawozdań, ale żeby do tych sprawozdań trafić, trzeba niestety udać się do Siedlec, na pewno wcześniej uprzedzając swoją wizytę, żeby w delegaturze mazowieckiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Siedlcach prosić panią Agnieszkę Martyniu, która kieruje tą sekcją, która zajmuje się ochroną dziedzictwa archeologicznego, o udostępnienie sprawozdania z badań w Rudzie Tarnowskiej. Ale z rozmów z panem Ryszardem Cendrowskim wiem, że on wykluczył tak naprawdę funkcjonowanie w tym miejscu grodziska. Chociaż można dopuszczać jeszcze jedną myśl, że to grodzisko było, tylko przez nielegalne wybieranie piachu zostało po prostu zniwelowane, czyli ślady właściwie, które mógłby archeolog uchwycić, zostały tym samym po prostu gdzieś na wozach wywiezione pod budowę dróg czy domost. Natomiast to jest jedna z wersji, druga z wersji zakłada, że tego grodziska po prostu nie było, a kształt tak naprawdę naturalny tejże wydmy przy ujściu Promnika wymusił tak naprawdę, kiedy prowadzono pierwsze badania powierzchniowe w tym miejscu, tą hipotezę mówiącą o tym, że mamy tam do czynienia z grodziskiem. Ale zdecydowanie konserwator wojewódzki będzie tym miejscem, gdzie te sprawozdania będą najpełniejsze. Postaram się też zorganizować jakiś materiał odnoszący się do tych prac prowadzonych przez pana Cendrowskiego. I czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Szanowni Państwo, pytań już nie mamy, natomiast jeszcze tylko tak dosłownie w kilku słowach o tym, co przyniosłem dla pewnego zobrazowania pewnych przemian, które właściwie dla archeologa są o tyle istotne, że czasami pozwalają tak naprawdę łatwiej odczytać nam czy określić chronologię znalezisk, to jak właściwie wszystko się wokół nas zmienia. Moglibyśmy, szanowni, chociażby państwo zobrazować jakby kwestię pewnych przemian naczyń stołowych. Właściwie w archeologii bardzo często od epoki brązu mówimy o tym, że mamy naczynia kuchenne, a nawet od neolitu, kiedy ta ceramika pojawia się, naczynia stołowe, czyli takie wysublimowane, lepszej jakości wykończenie wylewów tych naczyń, czy w ogóle zupełnie inna gradacja gliny, delikatne wykończenie, i naczynia kuchenne, czyli właściwie takie naczynia, które powstawały szybko, które nie musiały być jakoś starannie wykończone, bo były przede wszystkim naczyniami zasobowymi. Ale typy naczyń na przestrzeni wieków zmieniały się absolutnie. Od takiego kubka, czerpaka, który może być kojarzony chociażby z okresem wczesnego średniowiecza, przez naczynia, które były kiedyś, i one są uchwytne tylko w tych miejscach, gdzie archeolodzy mają właściwie warunki beztlenowe, w których prowadzą pracę, czyli chociażby torfowiska, czy no przykład, wspomniany przykład na przykład latryny z Warszawy, gdzie mamy naczynia drewniane, które trafiają właśnie w takie warstwę pozbawioną tlenu, nie rozkładają się, gdzie później no, w pracowniach konserwatorskich wypiera się wodę, później walczy się z grzybami, bakteriami, a potem zastępuje się właśnie wodę specjalnymi żywicami, które tą przestrzeń wypełniają, powodują, że taki eksponat drewniany trafia na
na stół, przez właściwie cynowe naczynia, które potem się pojawiły, no i oczywiście sztuce, które zaczęły się pojawiać. No, na pewno takim elementem, który towarzyszył człowiekowi właśnie na Mazowszu, czy ludziom na Mazowszu od wczesnego średniowiecza, był z pewnością przede wszystkim nóż, ale i rodzaj pewnego widelca, chociaż w kulturze właściwie mazowieckiej, staropolskiej najistotniejsza była absolutnie łyżka. To jest rzecz bardzo ważna, czasami noszona przy pasie w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, przy pasie dosłownie właściciela. Natomiast no, możemy jakby śledzić te pewne typy zmiany w charakterze broni. Ja tak dla zobrazowania właśnie pewnych przemian, to chciałem akurat, no, mamy taki występ online, więc nie wszystko można ze względu na ograniczenia techniczne na bieżąco pokazywać, ale chciałem pokazać, jak się zmieniały na przykład miecze. Wczesne średniowiecze i miecz w takim typie właściwie skandynawskim, powiedzielibyśmy, że wikińskim, obosieczny, jednoręczny miecz, który mógłby się odnieść do czasów Mieszka I, no i zupełnie inny półtoraręczny miecz, który no, może być kojarzony z czasami księcia Janusza Starszego z chociażby wielką wyprawą grunwaldzką, ale to już taki no, jakby miecz o wadze tak zwanego półtoraka, czyli półtoraręczny miecz. Zmieniały się, nie wiem, elementy ochronne, od kolczuk tak naprawdę i w pewnym momencie pojawieniu się szłomów, takich tak zwanych nosali, szłomów, hełmów, które z jednej strony miały stanowić o ochronie głowy, a zarazem były najpewniej ze względu na, zakładam, że wartość takiego szłomu, hełmu, były też pewnie oznaką statusu wojownika, statusu władcy przez właściwie pewną ewolucję, gdzie z takiego hełmu w typie nosal, który dodatkowo chroniony był taką plecionką, kolczugą, jeżeli chodzi o szyję, poliki, mamy hełmy garnczkowe, potem hełmy z przyłbicami, potem właściwie element zbroi XV-wiecznej, gdzie mamy taką klepsydrową rękawicę, która pozwalała tak naprawdę na z jednej strony ochronę w trakcie walki przed uderzeniem mieczem, toporem, dawała pełną absolutnie mobilność. Ja mogę swobodnie sobie mikrofon trzymać. Przedmioty, które zmieniają się, tak jak wspomniałem na samym początku, jak zmienia się technologia, jak zmienia się moda, a które pozwalają tak naprawdę nam łatwo i identyfikować jakby znaleziska, czy datować je tak naprawdę, czy kontekst szalenie istotny tych znalezisk jest, to jest najistotniejsze, kontekst znaleziska, bo czym, szanowni państwo, byłaby taka moneta rzymska, którą dla przykładu przyniosłem, właśnie kopia monety rzymskiej, czy denara z czasów Ottona, gdyby znalazła się w muzeum, ale nie wiedzielibyśmy tak naprawdę, skąd ona pochodzi. Byłaby tylko i wyłącznie bezimienną monetą. Natomiast kontekst jest szalenie ważny. Ja wspomniałem, szanowni państwo, jeszcze w ramach zakończenia o tych naczyniach drewnianych, które były chociażby odkrywane na rynku Starego Miasta po stronie Dekerta, piwnicach pod Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Pod dzisiejszymi, właściwie w dzisiejszych piwnicach Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, bo dawniej to były piwnice oczywiście kupieckie. Natomiast tam, szanowni państwo, przy badaniach tej latryny, oprócz ceramiki, oprócz właśnie szczątków kostnych, fragmentów skór czy naczyń drewnianych, bardzo ciekawy epizod pojawił się pań, które są wirusologami, które szukały właściwie, pobierając próbki z tych pierwotnych warstw, które były odsłaniane latryny, próbki do badań w instytucie, w których szukały jakby takich bodajże jakby wapiennych resztek wirusów, które mogły znajdować się w tej masie latryny, masie, która pomimo upływu czasu pachniała w momencie, kiedy bakterie tlenowe się pojawiały. Nie wiem, czym skończyły się właściwie te poszukiwania, ale to była próba tak naprawdę odnalezienia no właśnie śladów po, ja bym powiedział, że wirusach i bakteriach, które w Warszawie plądrowały w przestrzeni właśnie wieku XV czy początku wieku XVI. Ale to pewna analogia jakby do dzisiejszych czasów, kiedy sporo mówimy o tym zagrożeniu epidemiologicznym. To też w ogóle ciekawe bardzo jest zagadnienie. Natomiast tam na przykład udało się odnaleźć też bardzo duże ilości rtęci, które mogą być świadectwem działalności medyków ówczesnych, którzy chociażby chorobę zwaną francą, ale szereg różnych innych chorób leczyli no właśnie na bazie rtęci, cyny i arszeniku. Sposoby, które były nieskuteczne, aczkolwiek
na skalę ówczesnej medycyny bardzo często stosowane. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz życzę spokojnych, przede wszystkim zdrowych świąt, więcej nadziei na to, że będziemy mogli ruszyć bezpiecznie, no właśnie, i dokonywać tych najmniejszych odkryć, które są właściwie bardzo często pod naszymi stopami. Bo tak jak wspomniałem, nie trzeba jechać do dżungli Amazonii czy nad Nil, żeby szukać wielkich kultur, których dzisiaj już nie ma, które pozostawiły po sobie świadectwa. Naprawdę warto otworzyć po prostu oczy i szukać tych miejsc, tak jak wspomniałem, zaginione miasta, zamki, temat na zupełnie inny wykład. Są też na Mazowszu wciąż jeszcze nieodkryte, pomimo jakby coraz większego zaangażowania archeologów czy pasjonatów miejscowej historii. Dziękuję Państwu uprzejmie i mam nadzieję do zobaczenia.